Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu. Dzisiaj jak zwykle będzie troszeczkę szybko. Śpieszy mi się, no powiem Wam, że takie mam strasznie zaganiane dni ostatnio, że ciężko mi się jest ze wszystkim wyrobić. Dobiliśmy do 100 odcinków. Wypadałoby zrobić coś specjalnego, a powiem Wam, że no nie mam czasu nic przygotować. Może dopiero na tygodniu coś, jakieś podsumowanie zrobimy wyników, może po 100 dniach, jak to wygląda. Powiem Wam, że tak do środy, no to będę zaganiany, raczej będzie ciężko w środę. Mam wolne dopiero, także coś wykombinuję. Postaram się przynajmniej. A dzisiaj tak na szybciutko już podsumowujemy to, co się działo. Parę jakichś tam fajnych tipsów i do dzieła. Tak więc dzisiaj byłem w pracy, tak jak widzieliście, waga mi strasznie stoi. Gdzieś utknęło na tych 74 kg i powiem Wam, że no nie mogę zejść jakoś, nie wiem co się stało. Jakoś po prostu na tym poziomie mi się waga unormowała ostatnio i mam jakiś problem po prostu, żeby ją zbić. A no powiem Wam, że staram się, szczerze mówiąc, tak troszeczkę bardziej i no jakoś efektów na razie nie widać. Mam nadzieję, że to niedługo przyspieszy. No. Chociaż powiem Wam szczerze, że dzisiaj miałem wolny dzień od treningu. Tej tabaty nie zrobiłem, którą zamierzałem i pewnie nie zrobię już. No powiem Wam, że trochę mi się nie chce. No. Jadę za chwilę na rower, tak z pół godziny pojeżdżę rowerem. Nie będzie to jakiś taki szybki po prostu sprint czy coś, tylko taki raczej powolna jazda, także nie wliczam tego raczej do ćwiczeń. No ale tam odrobina ruchu na pewno będzie. No poza tym, no większość dnia przesiedziałem. Co do jedzenia, staram się odżywiać w porządku. Dzisiaj miałem w miarę to wszystko rozplanowane. Przyznam się szczerze, że dzisiaj troszeczkę podjadałem też. No, nie jest to tak idealnie, jakbym chciał. To jak mówię, że po prostu zrobimy to na ostro. No i chciałem po prostu, żeby to tak było, ale no, nie dałem rady dzisiaj. Powiem Wam, że skusiłem się na kawałek ciasta i kawałek z takiej smażonej ryby w panierce. No były to odrobinki, szczerze mówiąc. W sumie nie dodawałem tego do rozpiski dzisiejszej, bo to są bardzo małe kawałki, nawet nie liczyłem. Takie to po prostu pojedyncze kęsy. No ciasto dlatego, że no, kupiłem babeczki 2 dni temu dzieciom, nie zjadły. I tak dałem im dzisiaj. Chciałem spróbować, czy są po prostu jeszcze dobre, to po prostu taki mały kęsik był. Synowi zrobiłem dzisiaj rybę taką w panierce, w cieście, także coś nowego, jeszcze nie miał czegoś takiego. I no też z ciekawości chciałem sam spróbować, jak to smakuje, to wziąłem po prostu sobie kawałek tej ryby. No co tu powiedzieć, no jakieś tam dodatkowe kalorie są, myślę, że tam około 200 więcej kalorii mogło być w sumie z tych wszystkich podjadanych rzeczy. Ale no tak jak mówię, nie wiem ile dokładnie to ważyło, dlatego nie uwzględniłem tego dzisiaj w mojej rozpisce. No powiem Wam, że ciężko jest się powstrzymać, jeżeli macie takie rzeczy pod ręką. No i to właśnie taki temat chciałbym poruszyć na dzisiaj, że jeżeli chcecie na przykład, nie wiem, zacząć się zdrowiej odżywiać, czy po prostu trzymać jakąś tam zdrową dietę, no to dużo łatwiej Wam będzie, jeżeli po prostu będziecie pozbywać się ze swojego po prostu otoczenia takich rzeczy, które będą Was kusić, które będą powodowały, że no nie będziecie tej diety przestrzegać. No. To jest najlepszy sposób po prostu. Jeżeli nie macie pod ręką tych złych rzeczy, no to nie będziecie ich jeść, co nie? Jeżeli na przykład będziecie mieć na coś ochotę, no to będziecie musieli, nie wiem, pójść do sklepu, a jeżeli na przykład nie macie, nie wiem, sklepu gdzieś pod domem, no to Wam się nie będzie chciało i prawdopodobnie po prostu, nie wiem, sięgniecie po jakąś zdroższą alternatywę, typu, nie wiem, owoc albo coś. I powstrzymacie po prostu tą chęć podjadania, a no ja na przykład nie wytrzymałem, pękłem Wam, powiem Wam, że kupiłem ostatnio właśnie takie babeczki jagodowe, czekoladowe takie ciasto, trochę słodyczy właśnie i no najgorzej jest jak cały dzień się chodzi wokół tego, to leży na stole na przykład i się testuje swoją silną wolę, no nie wszyscy potrafią po prostu się powstrzymać i nie skusić się na takie rzeczy. Ja na ogół nie mam z tym problemu. No akurat jakoś dzisiaj tak wychodzi, że wszędzie się śpieszę. Powiem Wam szczerze, no te kalorie mam cały czas po prostu do nabicia i tak no staram się po prostu to jakoś w miarę szybko zjeść i po prostu zużyć te kalorie dzisiejsze i tak
Czasami właśnie mnie taka myśl nachodzi, że dobra, no to zjedz kawałek tego, no to będzie jakieś 50 kalorii więcej albo mniej. I tak sobie podbijam w sumie, bo no połowę dnia tak jak w pracy, na przykład w pracy nie mam problemu, jem tylko dwa posiłki, jakieś takie mało kaloryczne. Przychodzę do domu, po prostu zachowuję sobie większość tych wszystkich kalorii, tych rzeczy na jedzenie w domu po prostu na później. No i czasami tak po prostu wychodzi, że jak mi się coś nawinie pod rękę po prostu, no to czasami coś po prostu zjem takiego, co nie powinienem, no. Mam nadzieję, że w kolejnych dniach będzie to lepiej wyglądało. Ciekawy jestem, jak ta moja waga pójdzie jutro, powiem Wam szczerze mówiąc, bo no dzisiaj nie był jakiś tam za specjalny dzień z trzymaniem michy i w sumie było bez ćwiczeń, bez niczego, także no nie zdziwiłbym się, jakby ta waga poszła w górę. No nie powinna generalnie, no bo cały czas myślę, jestem na swoim deficycie kalorycznym i nie powinienem jakoś tam za bardzo przebrać na wadze, ale no z tego mierzenia się codziennie to po prostu już sam nie wiem czasami, czym to jest spowodowane. No i naprawdę już straciłem orientację. No, po dobrych dniach jest wzrost wagi, po takich dniach jak dzisiaj może być spadek. Także zobaczę, może akurat organizmowi potrzeba czegoś takiego po prostu, żeby się zresetował i po prostu zaczął lepiej spalać te kalorie. No zobaczymy. Jutro postaram się ten dzień po prostu lepiej jakoś przetrwać bez podjadania. Powiem Wam, że będę jakoś tak w miarę przez cały dzień w pracy, także może będzie po prostu łatwiej to zrobić. Tak więc zobaczymy to jutro. Dzisiaj powiem Wam szczerze, że jadę właśnie zaraz z synem na lekcję karate ma. Wybieram się na rower, także idę się troszeczkę poruszać i zapraszam na jutrzejsze nagranie. Jak zwykle proszę o komentarze, jak macie pytania, łapki w górę, jak się podoba, jak nie, to łapkę w dół. Dajcie znać, że coś jest tak albo nie tak i widzimy się jutro. Na razie.